Dwa lata temu postanowiłem zmierzyć się z najnowszą sztuczną inteligencją. Po długiej walce i wielu próbach, co ja mam zrobić? Nie ma autentycznie. Ledwo co udało mi się wyjść z tej potyczki zwycięsko. Nie ma pot. Nie ma pot! Jednak jak wiemy, przez ostatnie dwa lata AI zrobiło niemiłosierny glow up i przewyższa ludzi w prawie każdej dziedzinie. AI bardzo szybko się rozwija i niesamowite, co można zrobić za pomocą tej technologii. Gdyby ta walka odbyła się w tych czasach, to serio nie jestem pewny, czy udałoby mi się znowu wygrać. Więc postanowiłem to sprawdzić, kompilując listę 6 najnowocześniejszych robotów w Minecraft, by odpowiedzieć na pytanie, kto jest lepszy. Bezwzględne roboty zaprogramowane, by wygrać, czy człowiek na końskiej dawce kofeiny. Zanim jednak przyjdziemy do najważniejszego starcia sprzed 2 lat, zacznijmy od jednej z najtrudniejszych rzeczy do wyuczenia się, czyli bridge'owania. Celem tego wyzwania jest przebudowanie się z tej wyspy aż do samej mety w jak najszybszym czasie. I panie i panowie, w lewym narożniku reprezentant ludzkości, Marcel Krzywy Kolana Nykie! Może jest szybszy, ale czy ma to? W prawym narożniku nieustraszony zawodnik prosto z elektroświetnika, God Bridge, twój stary Botowski! 3, 2, 1 i ruszyli! Pierwsza runda idzie do Godbridge'a Botowskiego. Nie było nawet blisko. Dobra, przyczłapię. Tak się nie bawimy. 3, 2, 1 i poszli jak z procy. Tym razem ta walka jest o wiele bardziej zacięta i idą łeb w łeb. Jeżeli tak dalej będzie, to może być to nawet wygrana dla... Spadłem. Jak widzimy, niefortunna kontuzja z 98 daje o sobie znać. Jednak nie traćmy nadziei, bo jeżeli Marcel wygra tę rundę, to sytuacja może obrócić się o 180 stopni, bo gramy do 3 wygranych. Panie i panowie, po raz ostatni wszyscy razem. 3, 2, 1 i ruszyli! Panie i panowie, mamy końcowe wyniki. Marcel dotarł do mety w zawrotnym czasie 17 sekund. Cóż za wynik! Na pewno będzie to trudne do pobicia. Sprawdźmy zatem czas Botowskiego. Poproszę o werbel. 12,5 sekundy. Gorzka przegrana. Może w następnej kategorii. Następna kategoria to Bedwars, czyli tryb, który tak naprawdę zapoczątkował ten kanał. Więc jeżeli teraz przegram, to oficjalnie wystawiam komputer na Olixa w kategorii oddam za darmo. Zaczynajmy. Ciekawe jestem, co dokładnie potrafi ten bot. Gdzie on jest? Jest tam, spoko. Nadal nic się nie rusza. To mnie trochę... A jak na razie go na horyzoncie nie ma, więc ja nie wiem, na co on dokładnie czeka. Co, podleciał? Co on robi w ogóle? Nawet miecza nie wyciągnął. Co się dzieje? Przecież to jest totalny kloc. Co ty robisz, stary? Czemu ty się na mnie patrzysz? Dobra, wygraliśmy tą rundę. Więc co, można, ta mapa była zbugowana. Spróbujmy co następną. Okazało się, że nie, mapa nie była zbugowana. Te boty to po prostu totalne łomy. Co on robi? Może jeszcze być kombak. O, ten się ruszył normalnie. I kiedy już miałem jakąkolwiek nadzieję, że zostanie mi postawiony nawet najmniejszy opór, zabudował coś nowego. Bot zapewnił mnie, że nie mam się czym martwić. Przed składzeniem go pokazałem mu dominację genetyczną, budując rakietę, po czym go poskładałem.
Nie ukrywam, że Bedwars to była kompletna deklasacja. I nazywanie tych botów jakąkolwiek inteligencją byłoby jak przypisanie jakiegokolwiek talentu Agacie. Możesz próbować, ale każdy wie jak jest. No ja teraz mam plan B. Słuchaj tego. Tak jak każdy wie, że jestem totalnym szambem w speedrunowaniu, czyli następnej kategorii. Zadaniem naszych uczestników będzie przejście Minecrafta w jak najszybszym czasie. Jest to bardzo złożone zadanie, które wymaga naprawdę dużej ilości kroków, więc jestem bardzo ciekawy, czy bot sobie poradzi. Lecimy! O Jezu, jaki fajny seed! Pierwszy raz go na oczy widzę. Ciekawe, gdzie jest portal. Wow! Polecieliśmy w tę samą stronę, ale bot z jakiegokolwiek powodu postanowił kompletnie pominąć portal i skoncentrować się na zbieraniu łóżek. Ja za to zrobiłem to, co wydawało mi się no logiczne, czyli loot portalu, potem drewno, narzędzia i dopiero łóżka. Po zbieraniu jedzenia i niemalże nieskazitelnym zgładzeniu Iron Golema, obraliśmy totalnie inne strategie i poszliśmy w świat. Nie wiem, jaką formułką on to przeliczył, ale bot zamiast iść standardowo do Netheru, postanowił najpierw uzbierać całą diamentową zbroję. No dobra, więc podczas gdy on marnuje czas, ja nie zwalniam tempa. No weź, stop! Stop! Póki nic nie kradnę, chyba nie są źli, to. Tylko ktoś jednak chciał ukraść. Widzę złoto. Jezu Chryste! Marcel, co ty robisz? Chyba ten trade jakoś takim nie siada, bo niestety nic mi nie dają fajnego. No i łamią mi tym samym serce, no bądźmy szczerzy. Przez to, że te pigliny postanowiły mnie bezkarnie oskamować. Gratulacje użytkowniku, zostałeś wybrany. Straciłem 15 minut i zdobyłem tylko dwie perły. Dwie perły? Słuchaj? No weź. W tym czasie bot zdobył już całą zbroję i wszedł do Netheru, więc tak naprawdę miałem przewagę tylko dwóch pereł, a on do tego miał jeszcze diamentową zbroję. Byłbym przejęty, gdyby nie to, że tuż obok odbywała się nielegalna impreza Endermanów. Dobrze, zatem migrujemy z tej posiadłości. Co tu się dzieje? A tak dużo Endermanów to nie widziałem od wieków. Ogólnie koledzy, mam ofertę nie do odrzucenia. Zebrałem 14 pereł i skanowałem teren w poszukiwaniu fortecy. O, jest 14. 2 minuty później bot zrobił to samo. Jak mogliście zauważyć, wszystko czego dusza zapragnie jest w zasięgu ręki. Jest tak dlatego, że byłem święcie przekonany, że bot będzie o wiele wolniejszy i po prostu bardzo głupi. Dlatego wybrałem OP Seeda na wszelki wypadek. Patrząc na to, że mnie praktycznie goni, zdałem sobie sprawę, że popełniłem bardzo duży błąd. Z botem na plecach wiedziałem, że wszystko zależy od dropu Blaze Rodów. Siema. Ale mam drop, Lucky, ty! Siedem. Było takie przysłowie, tylko nie pamiętam, jak ono szło. Przystojny ma zawsze szczęście? Nie. Nie wiem, pamiętam. No i kurde, bot też miał dobrego dropa. Może nie aż tak dobrego jak ja, ale tak czy tak wyszedł ze wszystkimi pałkami 4 minuty później, czyli szybka matma. Mam 6 minut przewagi. I już wam tłumaczę, dlaczego to wcale nie jest tak dużo. Tak się składa, że ten bot ma takiego jakby X-raya. Po prostu wie, gdzie wszystko jest i w którą stronę ma zawsze iść, więc teraz, gdy obydwoje jesteśmy w drodze do Strongholda, wyobraźcie sobie, że może być to bardzo przydatne. Chciałem coś sprawdzić. Nie traciłem nadziei i szybko wyszukałem ten oto diagram, który pokazuje, gdzie mniej więcej możemy się spodziewać strongholdów. Owszem, zmarnowałem 2 minuty, ale teraz już wiedziałem, gdzie się kierować, także zbudowałem portal i... No, przetepało mnie 1500 kratek od strongholda, więc ten diagram mi totalnie nic nie dał. Jezu Chryste, no niespoko. Jednak ten przyczłap miał ten sam problem. Przytepał się tak daleko, że jego X-ray nie dosięgał fortecy, więc wrócił do Netheru, by spróbować w innym miejscu. Niedługo po tym, wchodząc do Strongholda, miałem 5-minutową przewagę. O, dobra. Co w pełni wystarczy, pod warunkiem, że uda nam się zabić smoka łóżkami za pierwszym podejściem. Dwa! Idealnie! Ja cię chycam. 8 łóżek. Nie musi to się udać, lecz może. Dobra, lecimy.
Gdzie jesteśmy? Okej. Okay. O Jezu, Jezu! Leci. W ogóle bospar. Nie wiedziałem, czy go dobijać łukiem, bo przez głupi błąd nie włączyłem wskaźnik HP i nie wiedziałem, ile mu jeszcze zostało. Więc jeżeli ma wystarczająco mało HP, to mamy szansę jeszcze go dobić. Dobrze to zrobić. Podczas gdy ja próbuję to odkręcić i bot mnie dogania, opowiem wam o sponsorze tego odcinka, którym jest World of Tanks. Jest to darmowa gra o czołgach z ponad 800 historycznie dokładnymi maszynami. Możesz w niej jeździć, strzelać, jeździć bez celu w kółko i wiele więcej. To jest totalna porażka, co to odwaliłem. Jest ponad 11 krajów, 5 unikalnych klas i 30 historycznych map. Podobno najpotężniejszą bronią w tej grze jest mózg. Ale jakoś nie kojarzę, by mój mózg potrafił strzelać. Gdzie on jest? Kto w mojego kolegę strzela? Bogna! Trzeba go pomścić. Gdyby pobrał tą grę z mojego linku w opisie, to może by tak nie skończył. A z kodem COMBAT dostajesz darmowy czołg, 250 tysięcy kredytów, 7 dni konta premium i 3 spoko czołgi do przetestowania. Dobrze. Dobra. Mam wyniki i są one bardzo zbliżone. Pobierz World of Tanks z mojego linku w opisie i odbierz unikalny pakiet startowy. Dzięki. Mi udało się przejść Minecrafta w 1 godzinę, 7 minut i 43 sekundy. Podczas gdy botu udało się to w 1 godzinę, 7 minut i 58 sekund. Polska! Już myślałem. Na totalnym farcie kategoria speedrun idzie do mnie. Tak jak totalnego farta będę potrzebował, by wygrać w następnej konkurencji, którą jest budowanie. Obydwie drużyny mają obszar 100 na 100 kratek i 24 godziny na budowanie. Po czym budowle zostaną wrzucone na Instagrama i wy zdecydujecie, która jest lepsza. Motywem przewodnim jest miasto i wszystko miasto podobne, więc nie przedłużając, czas start. Co ja w ogóle chcę zbudować? Wiem, zbudujmy osiedle. Zacznijmy od ulic. No, mysz byla. Idealnie? Nie, nie idealnie. Co ja robię? Będę z wami totalnie szczery. Miałem pustkę na bani i nie wiedziałem nawet, co dokładnie chcę zbudować. Podczas gdy bot wygląda, jakby od samego początku wiedział dokładnie, czego chcę, to było przerażające. Nie pomagał wcale fakt, że nie pamiętam większości komend, które miały mi pomóc budować, ale pomijając to, kawa zaczęła chyba trybić, bo do głowy zaczęły mi wpadać coraz to nowe pomysły. Tu będzie takie osiedle, nie? Tu będzie taki wielki budynek, tu będzie wielki blok, tu będą mniejsze domy. Tu będzie park. Ja już wszystko wiem. Z racji tego, że moja pamięć jest gorsza niż czas oczekiwania na wizytę z NFZ. I jak, panie doktorze, ile mi jeszcze zostało? Obawiam się, że max tydzień. Jedyną możliwością, żeby przeżyć, będzie poddanie się operacji w następnych 24 godzinach. Dobrze, zrobię wszystko. To na kiedy się umawiamy? Już sprawdzam. I jak? Czemu pan mnie ołówkiem wpisuje?
postanowiłem pozaznaczać sobie wszystkie obszary tabliczkami, by nie zapomnieć, co gdzie jest. Co obok więzienia zrobić? Plac zabaw. Gdy już w miarę wiedziałem, co chcę zrobić, zabrałem się za budowanie. Set stone. No! To jest przepotężne. Dokładnie tak, jak chciałem. Patrzcie teraz. Stack down. Pomysł bin Laden! Czy wy to widzicie? To nie jest piękne. Co następne? Zrobię to centrum handlowe. Niech im będzie. Ja wziąłem się za budowę kilku następnych budowli, a bot nie zwalniał tempa i pracował nad czymkolwiek to jest. Spoko się budowało, ale po 12 godzinach miałem ochotę wydłubać sobie oczy przy każdej okazji, gdy widziałem jakikolwiek sześcian. Patrząc na to, że został mi jeszcze jeden budynek do zbudowania, przyszłość moich spojówek była pod znakiem zapytania. Na szczęście z upływem czasu nauczyłem się ignorować głosy w głowie, które nakłaniają mnie do makabrycznych rzeczy. I oczy zostają na swoim prawowitym miejscu. Skończyłem budować z zapasem jeszcze mniej więcej 10 godzin, podczas gdy bot nadal budował, więc zostawiłem go na noc, nie wiedząc, czego się następnego poranka mogę spodziewać. Dobra, na 3-4 i się odwracam i widzicie mój piękny świat. Dobra, 3, 2, 1. Tara! Tutaj mamy plac zabaw, a centralnie w placu zabaw mamy więzienie. Wiecie, każde miasto musi mieć centrum handlowe. Tutaj mamy tak zwany komiblok. Tutaj mamy nowoczesne, nowe budynki, które oferują naprawdę... oferują naprawdę super cenę za mieszkanie. Tu mamy... szachownica, panie i panowie. Wiecie, jak to w miastach jest, nie? Nie ma jakby miejsca, gdzie zaparkować, więc zrobię nawet parking. Wszystkim pomyślałem, spokojnie. Ekskluzywny wieżowiec, który jest tylko i wyłącznie dla najbogatszych mieszkańców tego to pięknego miasta, tej pięknej metropolii. No, pomyślałem nawet o metrze, które ciągnie się przez całe miasto. Wystarczy wejść i o. Tutaj mamy nawet park na środku, jeżeli chcielibyście poczytać książkę. Tutaj jestem prawie pewny, że były drzewa. To było moje miasto. Pewnie, że prawie żygałem, tak długo to robiłem. No, ale zobaczmy teraz, co pod zbudował. Na pewno nie będzie to lepsze niż to. No, dosyć duże. Nie powiem. Ja, to jest ogromne. Co to ma być? Czy są jakiekolwiek detale? To mnie ciekawi. Okej, w środku nie ma detali, tego nie zbudował. No, według mnie, ja na pewno zbudowałem lepsze i to też powiedzą na pewno moi widzowie, że... przegrałem. Nie było nawet blisko. O? Stary, ja z tym kończę. Co? Kończę z tym wszystkim. Ciężko zniosłem tą przegraną, lecz jeszcze gorzej znoszę przegraną z TVP Info. Jeżeli nie wiecie, to na tym kanale prowadzimy aktywną wojnę subów z TVP. Jeżeli ich przegonimy, zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, by ich redaktor zmierzył się ze mną w Minecrafcie. Więc proszę cię, daj suba i pomóż mi wygrać tę wojnę. Nie no, serio, na co czekasz? Daj suba. Tak jak ważne jest to, czy wygramy następną kategorię, którą jest parkour. Uczestnicy zostaną postawieni przed mapką, która staje się coraz to trudniejsza, im dalej w głąb idziemy. Kto szybciej dotrze do mety, ten wygrywa. Koleś, tak się cyra, że nawet mi się w oczy nie popatrzy. Patrzy się centralnie w ściany. No to tu jestem. Przed nami jest dosyć prosty, ale długi parkour. I zmierzymy się. Kto szybciej dotrze do mety, która jest tam, wygrywa. Dobra, 3... 2, 1. Na skarny sobie skaczemy. Nie widzę go z tyłu, jak widać, window 40 nie pomaga. Ale tu się zaczyna robić trudno, bo ja nie wiem, gdzie są te klocki. Podczas gdy ja szukałem trasy, bot dokładnie wiedział, gdzie znajdowały się klocki i mnie wyprzedził. Nie, stop. Nie wiem, kto wygrał, bo strasznie blisko. A więc po dokładnym oglądnięciu powtórki ogłaszam, że niestety bot wygrał. I jest 3-2 dla bota.
co oznacza, że ostatnia kategoria decyduje o tym, czy ludzkości uda się zremisować, czy pokryjemy się wieczną hańbą. Szóstą i ostatnią dyscypliną będzie PvP. Będziemy na tym samym serwerze, na którym udało nam się pokonać wszystkie boty 2 lata temu. Czy bot w tym czasie się dramatycznie polepszył i nie będziemy mieć nawet podejścia? Wszystko okaże się teraz. Z racji tego, że najpopularniejszym systemem walki jest 1.9, to na pierwszy ogień zmierzy się właśnie na tej wersji i potem dopiero na legendarnym 1.8. Jako tryb wybraliśmy boxing, na którym zasady są bardzo proste. Kto uderzy swojego przeciwnika 100 razy jako pierwszy, ten wygrywa. Ja jestem ogólnie na 1.19 bardzo słaby, ale zobaczmy, co się stanie. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, raz, dwa, trzy. Nie, no dobra, to jest totalna dominacja. Na razie wygrywamy, a to się może zmienić jeszcze. O nie, ty. Przestań, nie, stop. Dobra. Weszła dobra strefa. Trzyrzutkę zrobił. Wygraliśmy, dobra. Przez to, że te boty na tą wersję są dostępne dopiero od kilku miesięcy, są one totalnym drewnem i kompletnie nie sprawiają nam żadnej trudności. Więc przejdźmy do decydującej potyczki, która odbędzie się na wersji 1.8. Zmierzymy się na tym samym trybie co 2 lata temu, czyli tak zwane pod PvP. Obydwoje gracze spawnują się z pełnym ekwipunkiem leczących mikstur i kto się pierwszy ze wszystkich wyprztyka, ten przegrywa. I żeby wam nakreślić, jaki ten bot jest trudny, postanowiłem zaprosić kilka znajomych twarzy, żeby go przetestowali. Dobra, to zaczynam. Ile to było? To chyba z 2 lata, jak się ostatni raz na podcast klepałem. A to nie było u mnie na odcinku czasami? Chyba było. To jest on, tak? Dobra, spokojnie. O kurwa. Znaczy, przepraszam. A kurde, bola. Ty, dwa razy już go hitem, dwa razy. Przy takiej pasie, po jeszcze 15 hitach, powinien zginąć. Albo ja zginę. Potek nie wziąłem! Nie wziąłem! Czekaj, jeszcze jedna perła. Dobra, jest dobrze. Ale ja to prawie wygrywam. Teraz zobacz, pyk. Pyk. O, ale jak pyk, się tradujesz! Pyk, kurde, widzisz? Pod kim się kończą? Nie! Co się dzieje? Nie, jeszcze jedną mam! Nie, zostaw mi! Teraz! Wszystko albo nic. Nie, perła mnie zabiła! Powiem ci, że jest dobry, ale jak znajdziesz ten idealny sposób, ten hit za hit, to myślę, że da się go zabić, tylko musi być wszystko perfekcyjne. Dobra. Ja kiedyś byłem niezłym fighterem ogólnie. Gdyby nie kontuzja w 98. No tak było. Idzie. Chyba. Jest gotowy na... O! A inni też tak mieli? Mieli tego samego bota. Nie! No kur... Nie no, Sagi tam hity mu dawał czasami. No kurde, jaki mocny! Ty grałeś coś na pod PvP kiedyś? Tak, widać? Tak, grałem. O! O! Dobra, teraz tak na poważnie się troszkę... A, dobra, żartowałem. Jest bardzo mocny i zakłada te strefy, no po prostu wszystko robi tak perfekcyjnie. Nie, ogólnie niemożliwy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ogólnie ty ostatnio na moim filmie byłeś w czapce, a ja poszedłem o 2 kroki dalej. Ale to zobaczysz. Powodzenia ci życzę. Dzięki, stary. Tylko pamiętaj, żeby się leczyć, nie? Przecież wiem. Wypiłeś poty? Ja nie muszę takich rzeczy, zobacz. Dobra, jednak muszę. Ty, stremu założyłeś! Człowieku, ja się rozpędzam dopiero! O, uciekł! Myślałem, że już po tobie. Nie. Co ty, człowiek? Ale to dobrze, ja się od ścian odpycham jedną lewą nogą, wiesz? I ja się odbijam i ja mu takie Superman puncha robię. Wieź mu na psychę. Wjadę właśnie. Dawaj go! Leję go niższo! Czy z tego dalej? Palce mnie bolą. Dobrze, je dawaj teraz! No co jest? Dobra, skończyły mi się potki. Jadę z nim leszem. To on sobie myśli, że jest mocny, stary. No i bo jest w sumie. Było dobrze. Co? Miałem ciągle wrażenie, jakby dało radę go jeszcze hapsnąć, żeby mu strefę założyć. Takie miałem wrażenie. Czyli to jest możliwe. Czułem to, wiesz? Ale to być może moje ambicje mi to mówiły. Dobra. Ale na płacie i w boxingu też w ogóle nie da się z nim wygrać. Chyba, że masz jakby 200 pingu. Widziałem, jak Dehaman trzeba go zabijał, ale Dehaman cheatuje, więc... Wiem, pamiętam. Więc on czuje, Richa. 3,5 to chyba ma? Tak, 3,5, 20 CPS-ów. Nie, to ja mam 22 i... I 4 Richa. I 4 Richa. O kurde.
potężny jest. Nie da się z nim wygrać. Znaczy pewnie da się, ale to już lepszy zawodnik niż ja. Tylko Bedwarsy gram tutaj. No czuć, co to jest? O kurde! Ostatnie, dobra. Lecisz. Nie mogę. 3 miał tylko. 3? 3 miał tylko, co jest? Co jest? Tylko 3 poty zostały, ale myślę, że mnie już nie da się. Wiesz co, on był nie do pokonania tak naprawdę. Spróbowałem jak mogłem. Ja mu perełkę daję za plecy, on już od razu jest na mnie. Nie do pokonania jest chłopak dla mnie. No nie powiem, nie brzmi to wszystko jakoś zachęcająco. Zdania są podzielone, ale patrząc na wyniki możemy dojść do dosyć jasnej konkluzji. Bot stał się lepszy od czasu mojego ostatniego spotkania z nim. Analizując sobie jeszcze raz wszystkie walki, to z każdej udało mi się coś pomocnego wyciągnąć. Z walki Petera dowiedziałem się, że kiedy bot je lub pije, można go bezkarnie bić. Sagi pokazał, że da się wymieniać z botem hitami, wystarczy się po prostu dobrze wyczuć. Tak jak Asasinek wyczuł, że odbijając się od ściany, mamy o wiele mniejszą szansę na wylądowanie w kombie. I co najważniejsze, Hurtin pokazał, że bot nie jest niezniszczalny, wykorzystując mu prawie wszystkie poty leczenia. Czy miał tylko co jest? Szczerze, na początku nie widziałem nawet najmniejszej szansy, by mi się udało. Ale biorąc wszystko pod uwagę, wierzę, że jest to serio możliwe. Potrzebujemy po prostu cierpliwości i trochę szczęścia. 2 lata. 2 lata odstępu. Nie, no co się dzieje? Nie, no koleś jest powalony. I tym razem nie zapomnę wypić potu później. Co włączę hitboxem. Teraz wiem, gdzie celować. Twój stary. O! Jeszcze mogę zjeść. Jaki klacz. Dobrze idzie. Strasznie dobrze idzie. O! Nie panikuj. On deada, 100%. Nie ma pod. Nie miał pod. Tak w tamtym filmiku. Nie miał pod! Co jest dobra?